Dziś wprowadzimy sobie nowe pojęcie, mianowicie pojęcie sprawności silnika. W szczególności będzie nam chodziło o silnik Carnota, ale nie tylko. I teraz, tak, sprawność silnika oznacza się zazwyczaj taką grecką literką ETA. I co ona znaczy? No sprawność, czyli inaczej, tak bardziej w potocznym języku, wydajność, można rozumieć tak. Jakby ile z tego, co włożyliśmy, czy to czasu, czy to pracy, czy pieniędzy, ile z tego udało nam się efektywnie wykorzystać? Na przykład ile, ile z 60 minut, jakie się mieszczą w godzinie, ile udało nam się spożytkować na efektywną naukę, albo ile ze 100 zł udało nam się wydać na przykład na jakieś przyda przydatne rzeczy. A w przypadku silnika cieplnego, sprawność to będzie to ile z energii włożonej w pracę silnika, Czyli ile nas realnie kosztuje, powiedzmy, jeden cykl pracy naszego silnika, ile z tego zostało spożytkowane na efektywną pracę. Czyli powiedzmy, mamy silnik jakiś, który pracuje w ten sposób, narysujmy go sobie schematycznie. Tak, to jest nasz silnik, powiedzmy, i ten silnik z rezerwuaru gorącego pobiera ciepło, wykonuje jakąś pracę, i to ta praca realnie nam jest potrzebna, jest wykorzystywana do czegoś, a następnie jakąś część ciepła. Nasz silnik oddaje. Pamiętamy mniej więcej jak to było w przypadku silnika Carnota, natomiast dla dowolnego silnika cieplnego, taki schemat działania jest prawdziwy. No, i teraz tak, dla takiego tak działającego silnika cieplnego, realne, realne koszty jego działania, tak, pojedynczego cyklu, to jest jeden cykl pracy silnika, tak. Jeśli narysujemy na wykresie zależności ciśnienia od objętości ten cykl, no może to być jak cykl Carnota albo jakiś inny, w każdym razie jakaś, jakiś taki cykl, zamknięta pętla w tej. Na tym, na tym wykresie właśnie ciśnienia w zależności od objętości i realny koszt pracy takiego silnika to będzie to ile ciepła zostało w niego włożone, prawda? Jeśli na przykład no, płacimy za energię, tak? no to to jest realny koszt, to co wkładamy ciepło, które nasz silnik pobiera. Tak, natomiast tutaj to co jest dla nas przydatne, to co uzyskujemy, to jest właśnie ta praca, którą mamy tutaj. Jak tutaj jeszcze żeby uzupełnić rysunek, możemy narysować, że tutaj tu jest ciepło oddawane. I teraz jeszcze taka uwaga na marginesie, że tutaj akurat ten cykl, jeśli to ma działać jak silnik cieplny, to ten cykl przechodzimy w takim kierunku, jak tutaj zaznacza ta strzałka, czyli idziemy w taki sposób, że jakby zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Wówczas faktycznie pobierane jest ciepło o większej wartości bezwzględnej niż to ciepło, które jest oddawane, no i jest wykonywana, jest wykonywana praca. Natomiast taki cykl można przejść też. W kierunku przeciwnym i o tym będziemy mówić w kolejnym filmie. I wówczas będzie, będzie to działać nie jak silnik, ale jak lodówka. Tak? Mamy nawet, nawet ten sam silnik, to znaczy ten, ten sam nawet kształt pętli na tym wykresie ciśnienia od objętości. Ale działa to w takim sposób, że wykonujemy jakąś pracę, ktoś z zewnątrz wykonuje jakąś pracę i dzięki temu nasz silnik działa w ten sposób, że zabiera z chłodnego rezerwuaru ciepło i dzięki temu, że tu włożono tą pracę, oddaje ciepło tam powiększone o jakąś tam ilość, oddaje do rezerwuaru gorącego. No i to wtedy działa de facto jak lodówka, prawda, bo coś chłodnego nam ochładza jeszcze, z chłodnego rezerwuaru nam zabiera ciepło. O, ale to jest wtedy, kiedy przejdziemy cykl w przeciwnym kierunku. A teraz wróćmy do... Silnika, na razie niekoniecznie silnika Karnota, ale dowolnego silnika. Tutaj jest ciepło pobierane, tutaj ciepło mniejsze co do wartości bezwzględnej jest oddawane. Tak, to tutaj również, również zaznaczę. No i wykonywana jest jakaś użyteczna praca. No zobaczmy, teraz e, analizujemy sytuację dla dowolnego cyklu, niekoniecznie dla cyklu Karnota. Więc powiedzmy, że startujemy stąd i zastosujmy pierwszą zasadę termodynamiki. Co ona mówi? Więc tak, zmiana energii wewnętrznej w dowolnej przemianie, to jest ciepło dostarczone do układu minus praca wykonana przez układ, tak? I teraz w naszym przypadku po tej lewej stronie, jeśli interesuje nas powiedzmy ten bilans energetyczny, zastosowanie tej pierwszej zasady termodynamiki przy przejściu tutaj naokoło, przy przejściu tutaj pełnego tego cyklu, no i wówczas, ponieważ wystartowaliśmy powiedzmy w jakimś tam punkcie i do niego powróciliśmy, to po tej stronie równania będziemy mieli zero, skoro wróciliśmy do tego samego Makrostanu. Mamy to samo ciśnienie, tę samą objętość, siłą rzeczy ten, również tę samą temperaturę. To energia wewnętrzna się nie zmieniła. Zmieniała się po drodze, tutaj za każdym razem była, była jakaś inna. Natomiast kiedy powróciliśmy, to powróciliśmy również do starej wartości energii wewnętrznej. Natomiast po tej stronie, jakie ciepła tutaj mamy? Więc tak, mamy dodatnie, ze znakiem plus mamy ciepło dostarczone tutaj, ze znakiem minus mamy ciepło oddane przez układ. Układ oddał dodatnie ciepło czyli inaczej otrzymał ciepło ujemne. Dlatego, ponieważ tutaj w tym Q ze znakiem plus mamy ciepło otrzymane przez układ, no to, to tę część musimy zapisać ze znakiem minus. No i oprócz tego układ również wykonał Czyli silnik wykonał dodatnią pracę W i teraz jeśli sobie do obu stron dodamy tę pracę, to dostaniemy już takie równanie, które nam się powinno podobać, mianowicie dowiemy się, że praca ta użyteczna, ta, którą możemy wykorzystać jakoś na popchnięcie czegoś, nie wiem, obrócenie jakiejś korbki, obrócenie jakichś mieszadełek, nie wiem, cokolwiek, ta praca jest równa tej różnicy ciepło pobranego przez nasz silnik i ciepła oddanego przez silnik, tak? I teraz możemy to Wstawić do naszego porównania na sprawność, tak? Do niego możemy wstawić o ten wynik i co nam wychodzi? Zobaczmy. Wychodzi tak, że sprawność to jest ta różnica Q1 minus Q2, bo tyle nam wyszło, że wynosi praca, i teraz przypominam, że to jest dla dowolnego cyklu. Dowolnego cyklu, który działa jak silnik, czyli pobiera ciepło, wykonuje trochę pracy i trochę ciepła oddaje, bo tak jak mówiłam, tutaj może być też, jeśli obejdziemy w drugą stronę, o, bo tu przechodzimy w tę stronę, no to wtedy już nie będzie działać jak silnik cieplny, który pobiera ciepło i wykonuje pracę. Tylko jak lodówka, która pobiera pracę, czyli trzeba wykonać pracę, i dzięki temu mamy ochładzanie, mamy zabieranie ciepła, dobrze? Czyli tutaj mamy za tą pracę wstawiamy. Tę różnicę i dzielimy to przez nasz poniesiony koszt pracy naszego silnika, czyli przez to ciepło pobrane. I ile to jest? No tutaj, jak to podzielimy przez to, to dostaniemy 1 minus taki stosunek tego ciepła oddanego do ciepła pobranego. O, i to jest, tak jak mówiłam, to jest prawda dla każdego silnika. A teraz zobaczmy, ile to będzie wynosiło dla silnika Carnota. Więc tak, narysujmy sobie cykl Karnota jeszcze raz. I tak, i pierwsza przemiana to jest rozprężanie izotermiczne. Pobieramy z gorącego rezerwuaru ciepło i nasz silnik i nasz układ. Jak pamiętasz, być może mieliśmy ten po prostu cylinder z gazem, tutaj przyciśnięty jakimś, z tłokiem przyciśniętym jakimiś kamyczkami. Tak, I przystawialiśmy to do rezerwuaru gorącego. Już nasz układ się rozpręża, i żeby za zachować stałą temperaturę przy tym rozprężaniu, jednocześnie musi być pobierane ciepło z gorącego rezerwuaru. Następnie, gdy dojedziemy tam do jakiegoś punktu, określmy to sobie jako A, to jako B. Kolejna faza to jest rozprężanie adiabatyczne. O, rozprężanie. Dlaczego widać, że to jest rozprężanie? Bo objętość się zwiększa. Tutaj jest. To posuwamy się w, ten, w tę stronę, w stronę większych objętości, rozprężamy się. Następnie następuje sprężanie, również izotermiczne, ale w temperaturze niskiej, jakieś te dwa. Sprężanie, czyli ściskamy z powrotem nasz układ, czyli wykonujemy pracę, ktoś z zewnątrz wykonuje pracę, a więc, żeby przy tym wykonywaniu pracy energia wewnętrzna nie wzrosła, to ciepło musi być oddawane. Tak, następuje takie sprężanie, objętość się zmniejsza i następnie zmniejsza się jeszcze trochę, kiedy jedziemy tutaj do góry, już nie pobierając żadnego ciepła, adiabatycznie. I teraz chcemy policzyć, ile wynoszą te ciepła Q1 i Q2 konkretnie dla tego cyklu. I możemy to zrobić. Robiliśmy to nieraz, liczyliśmy takie całki, mianowicie Q1 to jest ciepło pobrane w przemianie tutaj AB. Ile ono wynosi? No ponieważ przemianie tej AB, zmiana energii wewnętrznej równa 3 drugim liczby moli raz uniwersalna stała gazowa razy zmiana temperatury wynosi 0, tak, bo temperatura się nie zmienia. A z drugiej strony zmiana energii wewnętrznej to jest przecież ciepło pobrane minus Praca wykonana, tak, tutaj ten, to się rozpręża, więc wykonuje pracę, gaz wykonuje pracę, coś pokonuje jakąś tą siłę grawitacji, która nam ciąży ze strony tych kamyczków, czyli ta praca jest dodatnia i jest równa, bo skoro tu jest zero, no tak jak przeniesiemy na drugą stronę, to wychodzi, że ta praca jest równa temu ciepłu, tak, czyli inaczej to ciepło AB jest równe, tej wykonanej pracy, a pracę policzyć potrafimy. Pamiętamy, że jest to całka tutaj pod tą krzywą, o ta. I ją sobie obliczamy. Liczyliśmy to nieraz od objętości A. Do objętości B. Ciśnienia po objętości. Ile to się równa? No, już nie będę wszystkich kroków tutaj przypominać, ale wstawiamy zaciśnienie, wstawiamy ciśnienie z równania gazu doskonałego. PV równa się NRT, więc P równa się NRT przez V. W tym wypadku NRT1, bo tyle wynosi temperatura przez objętość. To, co jest stałe w tej przemianie, wszystko wystawiamy przed nawias. Natomiast tutaj mamy, tutaj mamy od VA do VB. O, taką całkę. Z funkcji 1 przez V, że funkcja pierwotna z czegoś takiego to jest logarytm, a tutaj mamy granicę, czyli mamy różnicę do logarytmów, logarytm Vb minus logarytm Va, a coś takiego, różnica logarytmów to jest logarytm stosunku tych dwóch rzeczy, które mamy pod logarytmami. I analogicznie mamy teraz to ciepło numer 2, które jest równe. Jeśli interesuje nas ciepło dodatnie, dodatnia wartość ciepła oddanego, czyli wartość bezwzględna, no to to będzie jakby wartość bezwzględna ciepła, jakie zostało przekazane w, tym, w tej przemianie od punktu C do punktu D. A ile to wynosi? No dokładnie tak samo z pierwszej zasady termodynamiki w tym, na tym odcinku od C do D mamy z jednej strony temperatura jest stała, więc dokładnie tak samo jak tutaj już nie będę tego rozpisywać zmiana energii wewnętrznej jest 0. Natomiast no, okazuje się, że no, tutaj praca wykonana przez układ jest ujemna, bo nad układem została wykonana praca i podobnie ciepło jest ujemne, bo zostało oddane. W każdym razie to wartość bezwzględna tego to będzie wartość bezwzględna pracy. Natomiast praca, jeśli zaczniemy tutaj liczyć z tej całki, tu już stawię taki wzór analogiczny do tego, czyli mamy nr razy temperatura, w której to się odbywało, tym razem t2, razy logarytm stosunku tej objętości, która była na końcu, do tej objętości, która była na początku. Objętość VD jest mniejsza niż VC. Logarytm czegoś mniejszego od jedynki jest mniejszy od zera. A wobec tego nasze tutaj ciepło to Q2 które nas, które nas interesuje, czyli wartość bezwzględna tej pracy, coś dodatniego, tak, dodatnie ciepło przekazane od silnika do zimnego rezerwuaru, tak, równe co do wartości również tej całce, ale ponieważ przebiegaliśmy tutaj w tym kierunku, to dlatego nam tu wszystko powychodziło ujemne i musimy odwrócić znak, no ono będzie równe minus temu co tutaj, czyli jeśli zastosujemy wzór, że minus logarytm czegoś, to się równa logarytm jedynki, czyli 0, minus logarytm tego czegoś, czyli logarytm odwrotności, 1 przez to x. Jeśli zastosujemy ten wzór, to tutaj dostaniemy, że, ta, że to ciepło to będzie po prostu nRT2 razy logarytm tutaj odwróconych tych objętości, tu VC, tu VD, czyli to już będzie dodatnie, bo VC jest większe niż VD. A więc ostatecznie, już kiedy tutaj mamy policzone Q1, czyli ciepło pobrane, a tutaj mamy policzone Q2, czyli ciepło oddane, to możemy już to wstawić do naszego wzoru, który obowiązuje dla wszystkich silników. I dostaniemy szczególny wynik dla silnika Carnota. Ile to będzie? To będzie tak: 1 minus. Tutaj w liczniku mamy to, co nam wyszło dla Q2. To jest NRT2 razy logarytm ze stosunku objętości VC. Vd podzielone przez NrT1, temperatura ta wyższa, razy logarytm ze stosunku objętości VbVa. Liczba moli nam się skraca, uniwersalna stała gazowa nam się skraca. Co nam pozostaje? Pozostaje nam 1 minus T2 przez T1, razy, razy taki stosunek logarytmów, ale jak mam nadzieję, pamiętasz, poświęciliśmy cały film na udowodnienie sobie takiej własności dla silnika Carnota, że taki stosunek tej objętości do tej jest równy stosunkowi tej objętości do tej, tak? Jeśli sobie o tutaj VT VC, VB i VA to ta objętość podzielona przez tę objętość to jest tyle samo, co ta objętość podzielona przez tę objętość. Tak? Zapiszmy to sobie. Cały film poświęciliśmy na udowodnienie tego, więc teraz czas to wykorzystać. A wobec tego, skoro to, co jest tutaj, jest równe temu, co jest tutaj, to logarytmy tych rzeczy też są równe, więc to też się skraca. To się skraca z tym, o, czyli razy tutaj, razy jedynka, a więc ostatecznie będziemy mieć po prostu o no, tyle. Tak, taki jest wynik dla tego problemu. Jeszcze raz sobie to napiszmy, żeby było przejrzyście. Sprawność silnika Carnota pracującego między dwoma temperaturami T1 i T2, gdzie T1 to jest temperatura rezerwuaru gorącego, a T2 to jest. Temperatura rezerwuaru chłodnego dla takich dwóch temperatur sprawność silnika Carnota wynosi tyle i pokażemy sobie teraz w kolejnych dwóch filmach że dla danych dwóch temperatur nie da się zrobić lepiej, jakaś będzie funkcja na przykład tych temperatur czy czegoś, ale zawsze dla danych dwóch konkretnych temperatur będzie to mniej niż tutaj. Jak będziemy kontynuować ten temat w następnym filmie, gdzie zaczniemy od odwróconego cyklu karnota, to już zaznaczyłam, zasygnalizowałam na początku, to będzie kolejny krok do tego, żeby sobie to udowodnić, że się nie da lepiej. Do usłyszenia.